Torunianie przymierzyli się do nowego tramwaju. Jeszcze nie mogli nim pojechać, ale mieli okazję wsiąść do środka i zapoznać się z jego zaletami. Miejski przewoźnik pokazał swój najnowszy nabytek na ulicy Uniwersyteckiej. Nowoczesny tramwaj Swing przez 2 godziny stał na torze wyłączonym z ruchu. Każdy mógł do niego wsiąść, a pracownicy MZK przybliżali zainteresowanym jego parametry. Na dzień dzisiejszy mamy w inwentarzu 55 wagonów 805 MA. No i dodać tych 12, rachunek jest prosty, także ten inwentarz trochę się powiększy. Ten tramwaj będzie jeździł na trasie do Uniwersytetu, pomiędzy Uniwersytetem a ulicą Olimpijską. Natomiast no, w chwili obecnej trwają prace drogowe, torowe na ulicy Warszawskiej i w początkowej fazie ta jazda do Rubinkowa nie będzie możliwa. Natomiast tutaj na pewno zostanie jakaś linia zaprogramowana, która połączy Uniwersytet z centrum miasta i być może z innymi dzielnicami. Na dzień dzisiejszy, w tym pierwszym etapie. Tramwaje, które eksploatujemy do tej pory, jest to myśl techniczna pewnie lat 70. No tutaj mamy nowoczesność, to jest XXI wiek. Tramwaj jest bardzo skomputeryzowany, jest masa w nim elektroniki. Oczywiście takiej pozytywnej, która będzie pomagała nie tylko pasażerom w podróżowaniu, będzie powiększała ten komfort, natomiast tutaj też duże wrażenia będą na motorniczego. Posiada ten tramwaj szereg systemów, które będą naszych pracowników tutaj zadania wspomagać, wspierać i na pewno będzie się tym tramwajem dużo łatwiej prowadzić niż te, które mamy do tej pory. Chętnych nie brakowało, ale trzeba przyznać, że było co oglądać. Wyprodukowany przez bydgoską PSE niskopodłogowy pojazd jest elegancki i dobrze wyposażony. Ma m.in. klimatyzację, monitoring, automaty biletowe i tablice elektroniczne z informacją o trasie przejazdu. 30-metrowy wóz składa się z 5 członów i mieści 207 pasażerów. Dla 40 ma miejsca siedzące. Może rozpędzić się do 70 km na godzinę. Te tramwaje są już znane w innych co prawda wersjach, ale Swingi jeżdżą i w Warszawie, i jeżdżą w Szczecinie, w Gdańsku. Także myślę, że naprawdę jest to produkt najwyższej klasy i praktycznie rzecz biorąc wchodzimy w XXI wiek. Także cieszymy się, że w Toruniu będą jeździły tramwaje z Bydgoszczy. To, co na przykład jest ważne dla eksploatacji i później dla pasażerów, to to, że jest niska podłoga. To jest właśnie ważne, to jest ten przeskok technologiczny, że na przykład wiemy dzisiaj często jest tak, że osoby starsze faktycznie do starych tramwajów typu 105 czy 805, tak jak w Toruniu i w Bydgoszczy, no ciężko im wejść, bo są wysokie stopnie. Tutaj mamy tramwaj bez stopni, podłoga jest na niskim poziomie, bardzo łatwa dostępność do pojazdu, łatwa wymiana pasażerów. Jest klimatyzacja dla pasażerów, także nie tylko motorniczy ma klimatyzację, ale również pasażerowie. No i co jest ważne, jest rekuperacja energii, czyli pojazd w czasie hamowania oddaje energię do sieci. Także jest to też oszczędność energii. Tramwaj naprawdę prowadzi się intuicyjnie. Jak ktoś jeździł tramwajem poprzedniej generacji i przesiądzie się na tego, to później rzeczywiście nie bardzo chcą motorniczowie wracać do tych tramwajów poprzednich. Tramwaj jest przyjazny również dla motorniczego. No właśnie, jakieś technologie zastosowano? Znaczy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o różnicę dla motorniczego, to mamy tutaj sterowanie joystickiem, czyli wszystkie funkcje związane z przyspieszaniem, z hamowaniem mamy joystickiem, czyli na przykład jak ktoś lubi komputery, no to tutaj ma praktycznie przejście z komputera do tramwaju wprost. Jest diagnostyka, także mamy informacje o tym, jak działają poszczególne podzespoły tramwaju. Myślę, że tutaj no, tak naprawdę w wielu samochodach jeszcze nie ma takiej diagnostyki, jak mamy tutaj. Jest dostępna diagnostyka dla motorniczego, to co on może w czasie jazdy sobie sprawdzać i potem jeszcze dla obsługi w zajezdni. 6 tramwajów tych, które teraz Państwu tutaj prezentujemy, czyli tych 5-członowych do końca tego roku, a pozostałe 6 na wiosnę przyszłego roku. W Toruniu są już 2 takie tramwaje. Pierwszy dotarł do naszego miasta 30 września, drugi w ubiegłym tygodniu wzbudza spore zainteresowanie torunian. Nawet raz jechałem pierwszym tramwajem, który był 1 października, tak? Już tam jechałem. No jak wrażenie? Proszę pana, no na razie to nie jechał tak wolno i próba, także pełnych wrażeń nie odczułem, bo musi iść na trasie i wtedy... Ale tak, no jest widać, że jest... No mam nadzieję, że młodzież, która będzie wracała z dyskotek nad ranem, to nie potnie. No, by tak było. I nie pomaluje. No widać też, że są fajne wejścia takie niskopodłogowe. No, tu nie ma kłopoty dla starszych osób. No nie ma, dla pieska też nie ma, proszę pana. Do końca roku MZK dostanie jeszcze 4 tramwaje z bydgoskiego zakładu. 6 następnych PESA dostarczy do września 2015 roku, przy czym będą one krótsze, trójczłonowe. No ja jestem najbardziej zadowolony, bo takie tramwaje powinny być w Toruniu już dawno. Już 10 lat temu powinny być.
Kontrakt jest wart ponad 92 miliony złotych. Dokłada do niego Unia Europejska z projektu Beat City. Nowe tramwaje zaczną kursować prawdopodobnie pod koniec października. Zanim wyjadą na tory, muszą jeszcze uzyskać homologację.